3 czerwca mieszkańcy Ostródy w referendum opowiedzieli się za odwołaniem przed upływem kadencji urzędującego burmistrza Olgierda Dąbrowskiego. Odwołany włodarz przyznaje, że ma teraz dużo czasu na odpoczynek, jednak wciąż nie zapomina o Ostródzie oraz o tym, co się stało w referendum. Uważa, że kampania jego przeciwników była poniżej pasa. Proszę ocenić, jaka była kampania z mojej strony, a jaka była kampania ze strony przeciwników. Przecież tam się brud szambolało, po prostu próbowano mnie pokojarzyć z księdzem pedofilem jakimś, próbowano mnie z jakimiś złapówkami, prawda, próbowano mnie tutaj wiązać z jakimiś, nie wiem, aktami kradzieży na cmentarzu, no jakieś absurdalne rzeczy. Inicjatorzy referendum podczas konferencji prasowej zorganizowanej na dzień przed ogłoszeniem ciszy wyborczej potwierdzili, że ktoś rozrzucił na terenie Ostródy materiały oczerniające ówczesnego włodarza. Taki paszkwil, bo tak to trzeba nazwać, dotarł do wielu mieszkańców. W momencie, gdy dowiedziałam się o tym, że coś takiego jest, natychmiast poinformowałam policję. Byłam pierwszą osobą, która poinformowała policję, jako osoba, która referendum bardzo, bardzo intensywnie działa. Jest notatka na policji, jest zabezpieczony dokument, w którym wyraźnie powiedziałam, że grupa referendalna działa merytorycznie. Przedstawiamy merytoryczne fakty, mówimy wszystko tak, jak jest zgodnie z prawdą. Nie interesuje nas życie osobiste pana Olgierda Dąbrowskiego, nie interesuje nas życie osobiste jego rodziny. My prowadzimy kampanię referendalną przeciwko działaniom, jakie burmistrz miasta Ostródy podejmuje. 3 czerwca do urn udało się 8173 wyborców, z których 5181 osób opowiedziało się za odwołaniem burmistrza. 2992 osoby były przeciwnego zdania. Odwołany burmistrz twierdzi, że zwolenników pozostawienia go na stanowisku mogło być więcej. Spotkałem bardzo wiele osób, które nawet przyznały mi się, no ja głosowałem oczywiście za tym, żeby pozostało tak jak jest, żeby się miasto rozwijało tak jak do tej pory. No i jak zagłosowałeś? No ależ oczywiście tak. Więc okazuje się, że sądzę, że na terenie miasta to przynajmniej kilkaset głosów by się takich znalazło, którzy przez pomyłkę. Powiem tak, że ludzie nawet o wysokim statusie społecznym, intelektualnym mieli niejaką trudność. Po zakończeniu referendum opozycja na 24. sesji Rady Miasta wystosowała 9-punktową interpelację do przyszłego komisarza, w której chcieliby odpowiedzi na temat stanu prawnego amfiteatru oraz sytuacji finansowej miasta. Chcieliśmy, żeby nowy komisarz ocenił płynność budżetu miasta do końca roku, szansę na to, żeby czy budżet będzie wydolny, czy nie. Jaki jest stan zobowiązań miasta i jakie są zatory płatnicze w tej chwili na dzień dzisiejszy, na 31 maja? Dopiero 22 czerwca wojewoda warmińsko-mazurski wręczył Markowi Bojarskiemu nominację na osobę pełniącą obowiązki burmistrza Ostródy. Wciąż nieznana jest data nowych wyborów na burmistrza miasta. Jedynym znanym kandydatem, który potwierdził swój start w wyborach, jest odwołany 3 czerwca Olgierd Dąbrowski, który twierdzi, że nadal trwa oczernianie jego osoby. Pan poseł Zbigniew Babalski na antenie Radia Mazury próbuje tworzyć razem ze Służbą Bezpieczeństwa, już nieistniejącą, mój życiorys. I on oświadczył o to publicznie, ostrudzianom, kłamiąc perfidnie, no, zrobił mi ogromną krzywdę, że rzekomo złożyłem oświadczenie lustracyjne, przyznając się do współpracy z SB. Panie pośle, skąd pan to wziął? To w chorej głowie się mogło urodzić, nie sprawdził pan nic. Oświadczenie lustracyjne było odwrotne, że nie współpracowałem i IPN w stosownym dokumencie w zarządzeniu, jestem w posiadaniu tego dokumentu, wielostronicowego dokumentu, stwierdza, że to oświadczenie było zgodne z prawdą i sprawę zakończyło. Wraz z pojawieniem się oficjalnej daty wyborów oraz zbliżeniem się jego terminu będziemy poznawać listę potencjalnych kandydatur oraz wizję rozwoju Ostródy. Pół kadencji w gminie, pół kadencji w sejmiku. Temat ciągnął się miesiącami, wielu powątpiewało, a wójt cierpliwie czekał i się doczekał. Gustaw Marek Brzezin opuszcza urząd gminy na rzecz Urzędu Marszałkowskiego, gdzie będzie pełnił obowiązki wicemarszałka. Decyzją sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego obejmę funkcję wicemarszałka województwa.
od 9 lipca bieżącego roku. Natomiast zakres będzie ten sam, który pełniła pani wicemarszałek Urszula Pasławska, czyli generalnie chodzi o sprawy związane z funduszami unijnymi. Brzezin piastował stanowisko wójta od 1998 roku. Za kadencji podpisał liczne dokumenty i wykonał wiele inwestycji. Zastępca zastanie gminę w dobrej kondycji. Chwali się dotychczasowy włodarz. Procedura samorządowa przewiduje takie sytuacje, więc w pierwszej kolejności będzie powołany komisarz. Tego powołania dokona premier na wniosek wojewody. Myślę, że będzie gdzieś to po 10 lipca, natomiast później 3 miesiące będzie to okres, w którym będą rozpisane wybory nowego wójta. Za tydzień Gustaw Marek Brzezin będzie gościem programu Rozmowa na temat. Zapraszamy do oglądania. Osoby niepełnosprawne potrzebują wsparcia i pomocy od innych ludzi. Często mijamy ich, nie zwracając uwagi, czy potrzebują naszej pomocy. Przez ostatnie 14 miesięcy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz z Urzędem Pracy realizowało projekt Wsparcie do kwadratu – praktyczna nauka zawodu asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Ideą projektu było przeszkolenie i przygotowanie uczestników szkolenia do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Te osoby zaczęły przede wszystkim od kursu. Kursu, który trwał prawie miesiąc, ponad 150 godzin kursu przygotowującego do roli asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Następnie kursu, który przygotował do ewentualnej potrzeby udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Taki kurs trwał w sumie 2 czy 3 dni, czy około 20 godzin. Usługi asystenckie były skierowane do osób ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Uczestnicy tego projektu przez cały czas jego trwania mieli kontakt z osobami niepełnosprawnymi. W projekcie udział wzięło 30 osób bezrobotnych, 10 z nich odbyło kilkumiesięczne staże zawodowe. Ciężko było wybrać, ponieważ tutaj pomagali nam przede wszystkim psycholog, doradca zawodowy, którzy na podstawie profili osobowościowych i predyspozycji pomagali nam w wyborze tych osób, które najbardziej by spełniały oczekiwania osób. Wyłonienie 10 osób wcale nie należało do prostych. Osoby te musiały posiadać predyspozycje do tego zawodu, odpowiednie cechy osobowościowe, a przede wszystkim szczere chęci do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Jedną z uczestniczek projektu, która odbyła kilkumiesięczny staż, była Agnieszka Kowalska. Wcześniej miałam styczność z osobami niepełnosprawnymi, poznałam ich z innej strony, poznałam ich potrzeby. A co dało? Po prostu my pomagaliśmy pokonywać najprostsze bariery związane z niepełnosprawnością, tak? Czyli typowe pomoc w przemieszczaniu się, zastępowaliśmy wzrok osobom niedowidzącym. Akurat ja miałam w ramach stażu, pomagałam chłopcu w szkole, który też miał problemy z chodzeniem. Także myślę, że to jest bardzo duża pomoc i powinno u nas to być bardziej dostępne i ten projekt, mam nadzieję, że zaowocuje tym, że asystent osobisty osoby niepełnosprawne stanie się dobrym i rozpowszechnionym zawodem tutaj u nas w naszym powiecie. 21 czerwca odbyła się konferencja podsumowująca projekt. Organizatorzy, uczestnicy, a także osoby niepełnosprawne dzieliły się swoimi przemyśleniami po 14 miesiącach owocnej współpracy. Praca z osobami niepełnosprawnymi z pewnością nie należy do łatwych. Miejmy nadzieję, że z grupy uczestników tego projektu znalazł się ktoś, kto odkrył w sobie chęć niesienia pomocy innym i dobrze czuje się w tej roli. Na dobrą sprawę weekendowe atrakcje rozpoczęła inauguracja wystawy w muzeum. Ekspozycja zatytułowana Znikające Prusy Wschodnie to architektura nieistniejących już obiektów lub bardzo zniszczonych. Roman Borisowas nadał im wszystkim dawny blask. Autor zauroczony zamkami, pałacami i pałacykami często wraca do miejsc, które namalował. Mieszkaniec Litwy jest bywalcem naszych terenów i to systematycznym. 25 lat jestem związany z Niemcami. Córka mieszka w Berlinie i cały czas jestem po drodze między Litwą a Niemcami. I oczywiście, że Polska jest krajem tranzytowym takim. To znaczy, że ja po tych miejscowościach, które jest obiektem moich interesów,
to przyjeżdżam bardzo często. Na przykład ja przez Olsztyn i Ostródy, no najmniej 10 razy na rok przejeżdżam. Tenisiści stołowi w ten weekend mieli pole do popisu. Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji zorganizowało Mistrzostwa Polski Ludowych Zespołów Sportowych. Hala była wypełniona po brzegi zawodnikami w różnych kategoriach wiekowych. W sumie przy stołach stanęło 200 osób. Wśród najmłodszych byli nawet reprezentanci Polski, obecnie przygotowujący się do Mistrzostw Europy. Ranga imprezy więc wysoka, a radość z wygranej wielka. Województwo warmińsko-mazurskie odegrało tutaj czołową rolę, ponieważ jako województwo wygraliśmy tą punktację, jak również drużyna z Lidzbarka Warmińskiego, Lux Warmia, zajęła pierwsze miejsce, więc w punktacji tej klubowej. Także myślę, że mistrzostwa były na tyle udane, że organizowało nasze województwo i te wyniki wskazują na to, że odegraliśmy tutaj czołowe role. Parafianie z kościoła świętego Jana Bosko na nudę narzekać nie mogli. Proboszcz od kilku lat podtrzymuje tradycję organizowania festynu rodzinnego. Na scenie występują lokalne zespoły oraz kapele, umilając czas zgromadzonym, a na placu są rozstawione rozmaite stoiska. Gastronomia z bogatym menu, tuż obok loteria fantowa. Zabawy co nie lada, a dla chcących się przebadać punkty medyczne. Długo by wymieniać. No i pokazy sprzętu policyjnego, tam już się ustawiają policjanci, będą nas zachęcać do bezpiecznego przeżycia wakacji, bo w tym celu również ich zaprosiliśmy, żeby nam powiedzieli, młodzieży, dzieciom, dorosłym, co robić, by bezpieczne były wakacje. No i oczywiście gastronomia, dzisiaj grill, kaszana, kiełbasa, flaki, grochówka, bigos, zapiekanki, nie mogę jednym tchem wymienić. Na stadionie tymczasem odbyło się spotkanie ostatniej kolejki piłkarskiej czwartej ligi. Gospodarzem spotkania był Stomil II Olsztyn. Zawodnicy ostrudzkiego Sokoła wygrali 2-0. Bramkę dla Ostrudzian zdobyli Karol Narojczyk i Marek Śnieżawski. Sezon jest już rozstrzygnięty, to były znakomite miesiące w wykonaniu Sokoła. Podopieczni Czesława Żukowskiego zdobyli mistrzostwo ligi, zapewniając sobie awans do wyższej klasy rozgrywek. Po raz pierwszy w historii klubu piłkarze wywalczyli wojewódzki Puchar Polski. Królem strzelców został Bogdan Miłkowski. Zapowiadany przyjazd drugiego zespołu Borussii Dortmund w przyszłym tygodniu dojdzie do skutku. O przyjeździe zawodników z Niemiec mówiło się od kilkunastu miesięcy. Padały różne terminy, ale żaden się nie sprawdził. Druga drużyna aktualnego mistrza Niemiec na stadionie w Ostródzie rozegra dwa sparingi. W środę 27 czerwca o godzinie 17 niemieccy piłkarze zmierzą się ze Stomilem Olsztyn. Trzy dni później zawodnicy Borussii rozegrają mecz sparingowy z Sokołem Ostróda. Początek spotkania o godzinie 17. Znane są już ceny biletów. Dorośli zapłacą 10 zł. Emeryci i renciści 8. Bilet ulgowy kosztuje 6 zł, a dla kobiet 2 zł. Organizatorem i sponsorem pobytu Borussii Dortmund jest Konto Hotels Group oraz żegluga Ostrudzka Elbląska. Bariera językowa to dyskomfort komunikacyjny, z którym skutecznie walczymy. Nauka języków obcych przynosi rezultaty. Porozumiewanie się z obcokrajowcami to już praktycznie żaden problem dla większości młodzieży. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy znalazł skuteczne rozwiązanie na zachęcenie podopiecznych do poznawania nowego słownictwa. Placówki z Polski, Niemiec i Francji pozyskały z Unii Europejskiej 12 tysięcy euro na realizację projektu Warsztat Teatralny. W ramach środków podopieczni placówek mieli okazję wcielić się w aktorów, poznać inne kultury i nawiązać znajomość z rówieśnikami z zagranicy. Uczestniczy w takim jednym spotkaniu zawsze 6 dzieci z każdego kraju plus 2 opiekunów. Warsztaty te trwają 10 dni i na zakończenie tych 10-dniowych warsztatów jest przedstawienie. 3-letnia inicjatywa była realizowana na terenie 3 państw. Efekt wspólnych warsztatów zaprezentowano w Ostródzie. Młodzi podczas zajęć porozumiewali się dosłownie bez słów, czego wynikiem było widowisko Teatru Ruchu. Aktorzy, amatorzy łatwo nie mieli, trud jednak się opłacił. Przedstawienie zostało zakończone sukcesem, gratulacjami i zawarciem nowych przyjaźni. W tym projekcie ustaliliśmy, że będzie to wszystko bez głosu. Czyli będzie to jako niejako pantomima, która pokazuje, a chcieliśmy niejako pokazać, że mimo wszystko, że była II wojna światowa, ale mimo wszystko młodzież ma pamiętać o tym, ale
integrować się, żeby więcej do takich rzeczy nie dochodziło. Sądzę, że naszym zadaniem jest wychowanie tego młodego pokolenia do życia we wspólnej Europie, do życia w Europie pokojowej, do wzajemnego poszanowania. Warsztaty były okazją do poznania historii naszych sąsiadów i do wzajemnej współpracy. Próby przełamania bariery językowej także były podejmowane. Wychowankowie specjalnych ośrodków poliglotami akurat nie są, ale na zakłopotanych nie wyglądali. Wycieczki udane, kraje zwiedzone. Niestety nieliczni mieli okazję zasmakować gościnności sąsiadów. Takie były wytyczne projektu, którego celem numer jeden była po prostu dobra zabawa. Dzięki współpracy z niemiecką Osterode am Harz uczniowie z Ostrudy, jak również z naszego partnerskiego miasta mają możliwość wzięcia udziału w programie wymian młodzieży. Na terenie powiatu ostrudzkiego przez kilka dni przebywała 14-osobowa grupa licealistów z Osterode am Harz. Po raz kolejny niemiecka młodzież gościła na wymianie na Warmii i Mazurach. 19 czerwca w auli Liceum Ogólnokształcącego spotkali się ze swoimi rówieśnikami z Ostrudy. Dla naszych uczniów to prawdziwy test ze znajomości języków obcych. Pilnie wszystkiemu przyglądali się oczywiście nauczyciela języków. To jest prawdziwy test, aczkolwiek oni chyba dopiero teraz poznają tę barierę językową i proszę mi wierzyć, że zarówno z jednej, jak i z drugiej strony są pewne opory, zarówno jeśli chodzi o język angielski, jak i o język niemiecki, ale jest kilka osób, które mówią naprawdę zaskakująco dobrze. Mówię zaskakujące, bo nie zawsze na lekcjach się otwierały, a tutaj okazuje się, że mają spory bagaż wiedzy. Wymiany młodzieży stają się coraz bardziej popularne. Wizyta w obcym państwie jest formą poznawania nowych kultur i obyczajów panujących w innych krajach. Spotkania takie mają również przełamywać stereotypy. Ja uważam, że ogółem w Niemczech jest bardzo fajnie i wyjechać tam nawet na jakiś czas byłoby miło, i ponieważ ich kultura jest, są bardzo życzliwi i pomocni, i uważam, że oni sami w sobie po prostu mogliby wiele nam pomagać. Wymiany młodzieży są jedną z coraz częściej wykorzystywanych form edukacji języków obcych. Żaden sprawdzian czy egzamin maturalny nie sprawdzi wiedzy językowej, jak spotkanie i rozmowa z obcokrajowcem. Ja uważam, że przede wszystkim możemy nauczyć się lepiej tego języka, i testem w pewnym rodzaju też jest, ponieważ ich językiem jest niemiecki i my, ucząc się jego, możemy też się szkolić tutaj. I oni nas uczą tego, jak powinniśmy poprawnie mówić, i na pewno jest to trudniejsze niż w szkole przy nauczycielu. W dzisiejszych czasach znajomość języka obcego jest konieczna. Daje ona wiele szans na lepsze, ciekawsze życie. Dzieci i młodzież w naszym kraju już od najmłodszych lat mają możliwość nauki języków w szkole. I od najmłodszych lat tej szansy nie wolno marnować. Sporo czasu minęło już od zakończenia sezonu Superligi tenisa stołowego. Czas na podsumowanie swoich dokonań mieli zarówno tenisiści, trener, zarząd klubu, jak i sponsorzy. Na otarcie łez po niezakwalifikowaniu się do playoffów nasi tenisiści wywalczyli ekstra puchar Superligi. Zawodnicy są w trakcie urlopów. Po wyczerpującym sezonie mają teraz czas na odpoczynek. Pracuje za to ze zdwojoną siłą trener naszych tenisistów Tomasz Krzyszewski i prezes MLKS Ostrudzianki Tadeusz Czyczel. Na pewno tamten jeszcze zostaje w pamięci przede wszystkim przez to, że wygrali ten ekstra puchar Superligi. To na pewno to jest taka, można powiedzieć, wiadomość była i sukces, który na pewno powtarza się nie tylko u nas, ale inne kluby tak samo mówią: o, fajnie, bo graliście mistrza Polski, wiadomo. Natomiast oczywiście jak najbardziej wszystko robimy już w kierunku nowego sezonu, ponieważ te okienka transferowe są do końca czerwca, więc można powiedzieć, że jest to gorący okres i teraz wszystko robimy w tym kierunku, żeby po prostu zamknąć temat zawodników. Czerwiec to czas, w którym muszą zapaść decyzje związane z pierwszym zespołem i większość z nich już zapadła. Z drużyną żegna się lider zespołu Zhang Yang, który będzie występował teraz w chińskim odpowiedniku polskich rozgrywek. Z teamem pożegnał się również Bartosz Szarma, który w przyszłym sezonie występować będzie w Lęborku. Drużyna ta spadła do pierwszej ligi. W koszulce z napisem Condo Hotel Smorliny Ostruda nie zagra również Szymon Malicki. W Ostrudzie zostaje natomiast Karol Szarma, który wciąż ma ważny kontrakt. Szykuje się też powrót tenisisty, który w naszym mieście jest dobrze znany. Na pewno pewność taką już mamy, że w tym sezonie będzie grał u nas Patryk Chojnowski.
Więc Patryk, można powiedzieć, wraca do Ostródy. No z różnych względów, jak wiemy, teraz się przygotowuje do paraolimpiady, także przede wszystkim ten cel Londyn, no i żeby był naszym zawodnikiem, kiedy będzie reprezentował nas właśnie w Londynie. Patryk Chojnowski w ubiegłym sezonie grał w Pogoni Lęborg, ale na co dzień trenował w Ostródzie. Sztab zespołu Condo Hotels Morlin Ostróda ma podobny pomysł na innych zawodników. W tym roku chcemy troszeczkę inaczej zrobić te szkolenie, ich nawet. Oczywiście tak, oni chcą, no bo to jest bardzo dobra sprawa, ponieważ są wtedy jako sparring partnerzy nasi, ale chcemy też wszystkie osoby, które będą u nas trenowały właśnie z tej ekstraklasy czy z pierwszej ligi, wykorzystać też dla potrzeb naszych, tych najmłodszych, ponieważ no mamy i drużynę wicemistrzów Polski w młodzikach, jak i również medale w juniorach, także żeby ci zawodnicy też mieli coś z tego, że trenują u nas inni zawodnicy z naszego klubu. Wciąż niewiadomą pozostaje nazwisko trzeciego zawodnika. Jak zapewniają władze klubu, ma być to obcokrajowiec. Decyzję poznamy pod koniec czerwca. Teraz jedną z ważniejszych spraw jest dopięcie budżetu na nadchodzący sezon. W całej Polsce jest teraz wielki problem, ponieważ każdy ma jakieś tam problemy ze względu na to, żeby pospinać ten budżet. No my jesteśmy po jakichś wstępnych rozmowach z naszymi sponsorami i myślę, że ten budżet domkniemy, tak żeby w następnym sezonie nie było problemów. Ale wiadomo, że jeszcze no to też troszeczkę czasu na pewno upłynie, kiedy podopinamy te wszystkie umowy i wtedy będziemy myśleli o tym, można powiedzieć, co nawet w następnym sezonie. W ubiegłych latach rozgrywki Superligi pokazywała telewizja Orange Sport. Teraz o prawo do transmisji tenisowych spotkań walczy telewizja publiczna. Decyzje mają zapaść jeszcze w tym miesiącu.